Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Kena Bridge of Spirits. I ostatnio, no, doszło do potyczki z tym takim zdeprawowanym duchem Taro, ale po ciężkiej walce udało nam się go oswobodzić, no i prawdopodobnie zazna spokoju. Tylko musimy jeszcze odnieść jego maskę do kapliczki w wiosce, tym też się zajmiemy, ale słuchajcie, zanim chciałem serdecznie podziękować nowym wspierającym mój kanał YouTube, są to... I to dużo osób, słuchajcie. Acker is bad again. Alex, Ungovernable, Adrianna Voltman, Adam Popieralski, Dominik Mrozkowiak oraz ponownie do nas wrócił Śliski25. Kochani, dziękuję wam bardzo gorąco. W tak krótkim czasie w zasadzie pojawiło się bardzo dużo nowych wspierających. Dziękuję wam, kochani, bardzo gorąco. Mam nadzieję, że was nie zawiodę i będę wam dostarczał trochę rozrywki. Dziękuję również wszystkim tym, którzy dobrowolnie z miesiąca na miesiąc nadal trwają oczywiście w tym gronie wspierających. Bardzo wam dziękuję za to, co robicie. No i mam nadzieję, że będziecie się bawić dobrze na kanale, także serdecznie zapraszam. A jeśli by ktoś chciał się dołączyć jeszcze do tego grona serdecznego wspierających, zainteresujcie się przyciskiem wesprzyj pod filmem, czy też na kanale. A my tymczasem lecimy do... A nie, zaraz, jeszcze tutaj mamy możliwość medytacji chyba, czyli zwiększenia sobie paska zdrowia. Cyk. No i kurde, już jest całkiem długi. No, jak będziemy mieli coraz to trudniejszych bossów, no to faktycznie to się zda, nie? No dobra, lecimy do jakiejś kapliczki, żeby móc się przeteleportować do... czy to się otworzy ponownie tak normalnie? Okej, otworzy się. Żebyśmy mogli przeteleportować do wioski. Więc tędy, warp i lecimy... Tutaj, tak? Świetnie, cyk. I chyba też na mapie zaznaczone są te miejsca, gdzie możemy odnieść wiadomości. Spirit Mall Delivery. Zaraz. Gdzieś tutaj za plecami mamy. Jeden Spirit Mail do zrobienia. Jest, proszę bardzo. Dostarczmy to. Żebyśmy oczywiście wioskę mieli w pełni oswobodzoną. Nie? O, proszę. Coś udało nam się znaleźć. O. I tak po prostu? Bez żadnej bitki, bez żadnej walki? Nieźle. Ale z tego, co widzę, będziemy mogli tutaj przynieść rosę. Przynieść albo wytrząść z tego wiaderka obok, z tego, co widzę. Zobaczmy. Zobaczcie, co to jest. Aha. Pięknie. No i dzięki temu możemy skorzystać właśnie z umiejętności z mocy rotów. Tylko co nam by miało to dać? W sensie, gdzie one miałyby coś... Gdzie one miałyby coś teraz wyczyścić? O. A kto tutaj się chowa? O, proszę, kolejny przyjaciel. Dzień dobry. No. Kokardka go zasłoniła. Coś jeszcze tutaj mamy? A co to jest to? A nie, on sobie śpi tutaj, ten złoty. Dobra. Myk. Trochę więcej naszej waluty. I tutaj jeszcze od drugiej strony też coś widziałem. O, właśnie. Cyk. Świetnie. To możecie sobie zjeść. Wow, 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 halo! Dobra, jeszcze czwórka. Tutaj widzę, że jakieś twarci przeciwnicy. Porobiony. I ostatni chyba. Aha. Pięknie. No i skrzyneczka oswobodzona.
z tej całej deprawacji. Zobaczmy, co w środku. Trochę oczywiście tych kryształków nam wpadło. Tam chyba jeszcze nie mamy iść. Dobra. Świetnie. A gdzie kolejny mail jest do dostarczenia? Dokładnie po drugiej stronie, czyli gdzieś tutaj. Na górę. Świetnie. Proszę tu. Delivery. I teraz tak się zastanawiam, te maile, one cały czas są pokazane, w sensie, bo ten jeden tutaj chyba zrobił, chociaż nie, jest tutaj, czyli mamy trzeci jeszcze jakiś do dostarczenia, bo one znikają, jak ja to dostarczę. Okej. Pięknie. No, niedługo już być może cała wioska będzie wolna od tego zepsucia. Tak się ociągamy, kurczę, z tym odniesieniem tej maski Taro. No, ale first things first, nie? Na początku zdobyliśmy te maile, te wiadomości tak naprawdę. To wygląda ciekawie. 20 wrogów w ciągu minuty. To musieliby oni wychodzić bardzo szybko. No pokazujcie się, kurde, szybciej, bo nie zdążę was wybić. No patrzcie, zanim oni się pojawią, to mija z jakieś dobre 4 sekundy, nie? Więc ja na tym nieźle tracę, jeśli chodzi o czasóweczkę. Oni powinni o wiele szybciej się pojawiać. Jeszcze. Mamy to chyba. Jep. Super. Tylko, że tutaj tych skrzynek jest. No są trzy. Więc jak miałbym niby dojść do kolejnej? No, no hej. Tu się schowałeś. W skrzynce naprawdę? Kolejna skrzynka, która jest zepsuta. 18 w ciągu... No. Minuty 15. No, z tym może być problem. No. No nie tego! O kurde! No patrz! Co za menda. Dobra, tego mamy. Jeszcze czterech. No, może być ciężko. No co jest? What the hell? Ale to było blisko. Chyba z 2 sekundy mi zostały. Dobra, czyli mamy kolejną. I coś mi się wydaje, że ostatnia będzie tutaj największym wyzwaniem. W sensie najmniej czasu, najciężsi przeciwnicy. Więc być może jeszcze trzeba będzie poczekać nad rozwinięciem Kenny. W zasadzie jej ataków, albo samych rotów. No dobra, mamy full zdrowie? Mamy full zdrowie, no to zobaczmy. 30 w ciągu minuty praktycznie! Czy ich porąbało? Podejrzewam, że nawet będą twardsi wrogowie, co? Dobra, jest ich więcej ogólnie. Szybciej się pojawiają, jest tyle dobrze.
Okej. Takie skupiska by trzeba było ich ściągać, nie? O, świetnie. No, bierzcie tego. No, ty kurde gnolu. No, patrz jaka menda. No. Jaka kurde ciulstwo. No nie, niestety. Niestety, chciałbym, ale nie do rady. Potrzebuję więcej mocy. Czyli wrócimy tutaj, ale wydaje mi się, że musimy się troszeczkę wzmocnić. Może nie tyle mieć więcej zdrowia, co po prostu więcej bić, tak? Większe obrażenia będziemy musieli zadawać, albo bardziej obszarowe. No, może to też takie rozwiązanie mogłoby być ok. Bo te płotki, jakieś takie małe... małe jednostki, małych tych przeciwników można było szybciej eliminować po prostu. Okej, deliver tutaj. Zobaczmy. Myk. I chyba coś też na tej rzece zostało odblokowane. Świetnie. A w środku czeka na nas nagroda, a nawet 3 nagrody. No i patrzcie, można zrobić skrzyneczki niezabezpieczone potworami? Można. Można. To i to poproszę. O, proszę, dzień dobry. Hej, maleńki. Jak tam słodko podnoszą to. Okej. I jeszcze tutaj skrzyneczka. No masa tego tutaj jest. Świetnie. Ladybug, czyli oczywiście biedroneczki. Biedroneczki są w kropel... O! Aha, dobra, tu jest skrót, widzę. Można przeskoczyć nad tą przepaścią. No ale, my wracamy do kapliczki. Kapliczki z maskami tutaj przy wiosce. Czyli gdzieś tam. Jep. Gdzie tutaj można odstawić tą jego maskę? Tutaj? Interact. Czy trzeba było się pomodlić? Czy co to się dzieje? Honor Taro at the Mask Shrine. Chyba, że ty masz coś nam do powiedzenia. Taro rests with his siblings now. I imagine the corruption in the forest has cleared as well. I know it was time for Benny and Saya to move on with their brother, but the forest won't be the same without them. It's natural to build a connection with the spirits we help. We give up a part of ourselves when they move on. But the bond still remains. The path of a spirit guide is a lonely one. There is still work to be done if you wish to reach the mountain shrine. No, co takiego? A skilled woodsmith once lived in our village and built structures beyond anyone's imagination. Search the fields beyond the storehouse for her troubled spirit. O, proszę. Adira's mask. Dobra, search the woodsmith. Tylko w którym to kierunku? Aha, musimy się cofnąć do wioski. Okej. Okej. Czyli idziemy tym razem na zachód. Dalsza część wioski, to wygląda jak dalsza część wioski. A to co? No, hej. Gdzie się tutaj ukrywałeś, maleńki? Chodź do naszej rodzinki. Let's go. To chyba tu. Swoją drogą. Spirit Mail 1 na 3. Cursed Chest 3 na 6.
Flower Shrine? Flower Shrine, co to jest? Będziemy musieli to zinwestigatować kiedyś. Być może będziemy mieli jeszcze mieli coś innego, co będziemy mogli tutaj odblokowywać. Kolejne wspomnienia. Okej. Ale nie widzę tutaj zepsucia nigdzie. Jak okiem sięgnął, raczej czysto. Chociaż, jednak jakieś tutaj złe duchy są. Więc można się im przyjrzeć. No, chodźcie. Zawalcz. O kurde, zapiał! I to jest właśnie ten moment, w którym... Ała! W którym zwykły mobek jest bossem, którego wcześniej się chciał ubić, nie? Plecy jeszcze. Mam cię. Jest tak samo oczywiście twardy. Jest oczywiście tak samo twardy jak normalny boss, ale teraz jest mobkiem. Skąd my to znamy, nie? Dark Souls style. O ty gnolcu, będziesz bił moje rociki? Ja ci dam. Dobra, i dzięki temu będziemy mogli... O, proszę bardzo. Podnieście to, proszę. Tylko gdzie to przenieść? Ha, ha, ha. Dobra, mamy na uwadze, że to gdzieś jest możliwe do przeniesienia. Pytanie tylko... Tylko gdzie? Okej. Najpierw może jeszcze oczyścimy sobie to, co widzę. Widzę. O, kwiatki rozkwitają. Jak przelatują po tym roty. Proszę, proszę. Cyk. Bardzo ładnie. Trochę waluty. No i trzeba będzie znaleźć miejsce, gdzie moglibyśmy odnieść ten posąg tej sowy. Pewnie będzie jakieś miejsce, w którym będziemy mogli to usadowić. Kolejny posąg sowy, dobra. Wiemy, że takowy gdzieś tutaj jest. A my co, głębiej, dalej? No tutaj tego zepsucia faktycznie jest trochę więcej. Tak na pierwszy rzut oka mówię, ładnie, nie? Kolorowo i w ogóle. A tu niekoniecznie. No tak się zastanawiam, czy... Aha, tu jest Spirit Mail, okej. Dobra. Już widzę, gdzie można przynieść te posążki. Dobra, tylko że potrzebujemy 3 posągi. A ja widziałem tylko 2. Dobra, weźcie, kochani, to. Mów tutaj. A dokładnie mów tam. Jak was jest więcej, to powinniście chyba szybciej nosić. Proszę bardzo. Okej. I potrzebujemy jeszcze jednego tamtego. Nie to. Nie to. Cyk. Bierzcie. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tędy to przeniesiecie, ale chyba tak. Spokojnie dacie radę. Chodźcie, 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 chodźcie. I tutaj. Okej. No i bardzo możliwe, że ostatnia część będzie gdzieś za tym zepsuciem. W sensie będziemy musieli użyć tej łzy. Zobaczmy. Żeby przejść trochę dalej.
Chodźcie, duszki małe. Czy uda nam się to rozwalić? Nie da się, nie da się. A to ciekawe. To? Też nie. To ciekawe. W takim razie w jakiś inny sposób będziemy musieli to zniszczyć. Bo na bank będziemy musieli przejść głębiej. Bo ta część wioski... Znaczy, z tej części wioski ogólnie wydaje mi się, że nie przyniesiemy nawet jakiejś... tej statuły sowy. Więc nie wiem, czy jest sens tutaj się na razie zapuszczać, jeśli nie mamy takiej możliwości i umiejętności wyczyszczenia tego. Bardzo możliwe, że jak pomożemy temu duchowi, to dopiero wtedy będzie opcja. A jeszcze bym zaszedł w inne miejsce. Albo spróbował tej łzy użyć, wiecie gdzie? Na tym moście, który tutaj jest. Czyli tutaj. Nie, też nie działa. To jakiś grubszy sied tutaj potrzeba. Jakaś grubsza sprawa. To moje. O, proszę. Wytrzepcie to, poproszę. No i została nam ostatnia sowa w takim razie. Jeśli nie możemy przejść dalej przez te takie zablokowane miejscówki, to musimy znaleźć po prostu następną sowę. Ostatnią sowę. Bo jak odejdziemy, pójdziemy gdzieś dalej, to one się, kurczę, zresetują. Więc lepiej byłoby załatwić to teraz już. A może gdzieś tutaj? Jest! Jest, 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 jest! Świetnie. Zapraszam. No, musiało to gdzieś być, gdzie faktycznie roty mogą to przynieść, nie? Nie mogą tego nosić jakoś długo. No i przez jakieś duże przeszkody, prawda? Świetnie. Nice. Pięknie. Dinozaur. Nowa czapka dostępna. Świetnie. No to lecimy dalej. Czyżby jakaś zagadka znowu? Otwieraj. Pięknie. Wchodzimy w ciemnicę. Będzie tak zwana będzie tak zwany mrok. Trochę można tutaj co nieco rozświetlić. Na górze jakiś skarb, już to widzę. Ale wejść tam nie możemy. Ciebie widzę, kolego. Dziękuję. Będziemy musieli chyba poskładać do kupy te kamienie, bo widzę, że to jest masa tych kamieni jakoś tak rezonujących, które mają pewnie jakąś moc. Zamknięte. Nie ma chyba wystarczającej mocy. You're going to need more power to get that door moving. Energy has not flowed here for a long time. The land has begun to heal. Is this your doing? My name is Kena. I helped Benny and Saya free Taro's spirit. I'm on my way to help the woodsmith. Do you know her? Yes, I know Adira. She was a great woodsmith. Together we found a way to capture the energy of the mountain shrine.
she believed we could harness the resources of this land to sustain the village forever. But that dream faded long ago. We've only just met, but I can tell you have a strong connection to the spirit realm. You carry the same energy that flows through these roots. It must be what drew you to this place. With focus, you can gather that energy. Your bomb should prove useful in powering up all the old technology around here. We need to repair the power mechanisms to open the passage. Take a look up there and see if you can get things working. Dobra, okej, uznaj swoją moc. Przytrzymać L2, a potem release to throw a bomb. Okej. W ten sposób to działa, no dobra. Dzień dobry. Tylko, że to tylko i wyłącznie na chwilę, nie? W jakiś sposób podnosi te kamienie. No dobra, zobaczymy. Ale to też można wykorzystać w walce. A, bo to jest do wchodzenia gdzieś. Okej, Chayana. Chayana. O, a, dostałem. Raz, dwa, trzy, cztery i mamy to. Super. Dobra, no to co nieco kumam. Już w takim razie, jak tym się porusz... O, dzień dobry. O ty gnolcu, ty. Mały ty. Dobra, żeby teraz stąd nie spaść. I teraz tak, możemy iść te... Kurde, ciemno tu jak w dupiu. Nie mam jakichś lat... O, dzień dobry. To rozwalamy. I dzięki temu możemy wejść. Prezencik. Spirit mail collected. Czyli nie dość, że pod tymi zawalonymi skałami magicznymi może się coś kryć. Tak jak tutaj Rod się krył. To jeszcze mogą one nam się podnieść i może nam się pojawić jakaś droga, której wcześniej nie odnaleźliśmy. Dobra, tędy nic. Tu. Świetnie. Cyk. Czy ja mogę w to strzelić? Mogę. Świetnie. Tu jest taki jakiś chyba pit stop. A nie! Możemy pójść... Okej, jeszcze tam. Dobrze wiedzieć. Cyk. No nie! No serio? Ach. Źle wymierzyłem. I tak, tutaj myk. Okej, mamy to. Whippy! A co w środku? Trochę tych kryształków. No dobra, a to się podniesie? Cyk i cyk. Świetnie. Tylko pytanie, czy w dobrym kierunku idziemy. Bo ja tak trochę po ciemku tutaj łażę. Nie trafiłem? Dammit. Okej, a czy ja muszę... A, właśnie. Cyk, cyk. A, muszę to odpowiednio ustawić chyba. Yep. Nice work.
One more left. Czyli z jednej strony udało nam się zasilić. Świetnie. No, czyli dobrze szliśmy. Okej. To co, można tędy zejść? Można, tak po bożemu. Tutaj coś znajdziemy? Nope. Au. Au. To bolało. Dobra, czyli tędy wleźliśmy. A teraz można wleźć prawdopodobnie tędy. Na drugą stronę. A jeszcze bym sprawdził, co jest tutaj, bo mi się wydaje, że tu była ta znajdźka. Aha. Cyk. Aaa. Przestawianko. No dobra. Ciekawe. Że może nas doprowadzić w inne miejsce. O proszę. Cyk. Łatwiutko. Świetnie. No to lecimy na lewą stronę tych drzwi. Aha, stąd chyba trzeba lecieć. Jep. No, zaczyna się robić skomplikowanie z tymi mocami, powiem szczerze. Wytrzepcie mi to. Dziękuję. I pyk. Jedzcie, jedzcie. No dobra, słuchajcie, to tą bramą do końca zajmiemy się już w kolejnym odcinku, dlatego ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny, no i mam nadzieję, że widzimy się już jutro, zapraszam codziennie o 16 oczywiście na nowe odcinki, trzymajcie się, na razie, bye bye.